Mały, różowy, piękny sprzęcik foreo. Widzisz? Chcę to. No. A chcesz z drugiej strony zrobić sama? Boję się, jak zepsuję. Musisz, wiesz, na rok zostać stewardesą. Pierwszy raz tylko coś widzę, już się boję trochę. Cześć Olga. Hej. Olga, słuchaj, bo ja sobie tak dzisiaj wymyśliłam, że zrobię Ci dwa makijaże, ale pierwszy będzie nasz wspólny, a drugi już będzie tylko mój. Pewnie nie wiesz, o co mi chodzi, ale Ci to zaraz wytłumaczę. Tak więc tak, wiem, że jesteś stewardesą, ale jesteś też Miss Polski. Jako stewardesa na pewno masz pewną specyfikę, jeśli chodzi o makijaż oraz włosy. Jeśli chodzi o Miss Polski, to już mi to tutaj zostawię, coś wymyślę, ale muszę się zasugerować Twoimi wskazówkami, jak ten makijaż powinien wyglądać, bo chcę Ci wykonać najpierw makijaż, który jest do pracy, który ma przetrwać pewnie wiele godzin. Tak, tak, on musi być bardzo, wiesz, taki, musi wytrzymać wiele godzin, to przede wszystkim, ale też musi być odporny na to, że w samolocie masz bardzo suche powietrze, więc twarz musi być dobrze nawilżona na pewno. O pielęgnacji też zaraz Ci co nieco powiem i coś Ci pokażę, ale opowiedz mi coś więcej jeszcze o tym makijażu. Tak, my mamy podręcznik dyscypliny mundurowej, który dokładnie brzmi określa... Brzmi to strasznie! Tak, to jest, trochę jest to straszne, no bo faktycznie określa Twój wygląd w 100%, jak masz wyglądać w pracy. No i teraz co do makijażu, obowiązują nas odcienie brązu, beżu lub szarości, jeżeli chodzi o cienie do powiek na przykład. Szminka może być albo w odcieniach delikatny róż, albo czerwona. I też sam fakt, że w ogóle do pracy nie ma możliwości, żebyś przyszła bez makijażu. Zawsze trzeba być pomalowana. A powiedz mi, a skóra może się świecić, czy ona musi być matowa? Bardziej matowa. W sensie to ma być jakiś świeży look, ale... Bez zbyt dużego glow, tak? Tak, dokładnie. W pierwszym skupię się faktycznie na takich wytycznych i powiedziałaś też bardzo fajną rzecz, że jest ważna ta pielęgnacja. I ja się z tym w 100% zgadzam, ponieważ uważam, że makijaż tylko wtedy dobrze wygląda, jak skóra jest odpowiednio przygotowana. Nie wiem, czy znasz coś taki mały, różowy, piękny sprzęcik foreo. Ja to nieraz u siebie pokazywałam i dlatego postanowiłam to pokazać również tutaj na kanale YouTube, ponieważ to jest coś, co naprawdę nam ułatwi, że tak powiem, życie. Bo wystarczy 30 sekund oczyszczania tą szczoteczką i skoro naprawdę jest i lepiej oczyszczona, jest bardziej rozświetlona, więc naprawdę się sprawdza. Ja Ci to pokażę zaraz, jak tego użyć. Zaczniemy używać foreo. My najpierw musimy na skórę nałożyć coś, czym jeszcze tą faktycznie skórę odświeżymy, zmyjemy. Dziękuję. Gdzie sobie nałożę. Zmienia tryby. Zmienia tryby, czujesz? No. Słuchaj, to jest tylko 30 sekund. Czujesz te pulsacje? No. Jest bardzo przyjemne i takie relaksujące dla skóry, totalnie. Nie? Totalnie. Jakbyś mi robiłam masaż. No troszkę tak. Skórę mamy już oczyszczoną. Teraz przechodzimy do nabliżenia, które jest równie ważne. Ja użyję takiego lekkiego kremu. Tak jak mówiłaś, ten makijaż musi być trwały, więc krem nie może być tłusty. Ten podkład musi się dobrze trzymać i to musi naprawdę dobrze wyglądać przez wiele godzin. Dlatego ważne, aby krem się fajnie wchłonął, ale żeby jednak tą skórę nawilżył. Śliczny. Arbuzowy. I pięknie pachnie. Tak, ja od razu jeszcze zaaplikuję Ci na szyję. Pamiętajmy, że szyja i dekolt to są też bardzo ważne części, które też musimy nawilżać i nie dbać, o czym często zapominamy.
Przygotowałam skórę, na razie tylko i wyłącznie mokrymi produktami. Przechodzimy do suchych. Ty mówiłaś, że ten makijaż musi być bardziej matowy, tak? Tak, tak. Więc wiadomo, bronzer matowy, róż matowy, ale puder, który też nie przesuszy ci skóry, ponieważ mówiłaś, że to musi też świeżo wyglądać. Czyli będzie to puder o takim lekko satynowym wykończeniu, który zadanie ma zmatowić skórę, ale też jakby to wykończenie robi takie dość fajne, ponieważ nie wygląda ona po prostu sucho. I teraz tak, jeszcze jedna rzecz, jeśli chodzi o nakładanie tego pudru, bo możemy to zrobić w dwojaki sposób. Pierwsze, gąbeczką, czyli tym, czym nakładałyśmy podkład, wtedy krycie jest dużo mocniejsze, czyli jakby mocniej to fiksujemy. Albo jeśli chcemy, wiemy, że skóra na przykład nie jest mieszana ani tłusta, tylko jest sucha i nie chcemy jej tak mocno traktować tym pudrem, to możemy to zrobić pędzlem. Widzisz? Teto. No. Jesteśmy przy różu. Ja ci powiem, jak go nałożyć, żeby nie zrobić sobie krzywdy. To jest bardzo prosty sposób. Ponieważ kiedyś uczyli na uśmiechu, ale prawda jest taka, że nie każdemu to pasuje i jest sposób bezpieczniejszy. Teraz popatrz do lusterka. Jak wciągniesz policzki, nakładasz na tą najbardziej wystającą część kości. O, muskasz tutaj. A chcesz z drugiej strony zrobić sama? Boję się, jak zepsuję. Odbij sobie o rękę, na wszelki wypadek, jak produktu nie znasz. I teraz wciągnij policzki. Dłonie. I takimi właśnie ruchami tak pędzluj. O, dokładnie. A opowiedz mi może jakieś historie. Masz jakieś takie fajne historie? Z pokładu. Albo powiedz nam coś, czego nie wiemy. Może macie coś takiego, co możesz nam zdradzić odrobinkę? Myślę, że w ogóle z perspektywy, wiesz, pasażera to niewiele widać, bo cała ta praca nasza dzieje się za kulisami, tak? Ale na przykład, nie wiem, czy znasz taką może ciekawostkę, że piloci, jak są dwaj piloci, to zawsze kapitan ma inny posiłek. Nie wiem o tym. A dlaczego? Ze względu na to, żeby na przykład nie doszło do jakiegoś tam zatrucia. A, i jak jeden się zatruje, to drugi nie. To jest niegłupi pomysł. Ja w tym momencie nałożę ci jeszcze coś na usta nawilżającego, ponieważ będziemy robić matowe usta. One też się dłużej trzymają, tak, są praktyczniejsze. Natomiast to, co jest ważne, muszą być nawilżone, żeby można było używać takich pomadek. Cięższych, nie? Tak. Dobrze, mamy już brwi, przechodzimy do makijażu oka i tutaj chwilkę się skupimy na tym. Oko będzie matowe, nie będzie w szarościach, a będzie w delikatnych brązach i beżach. Użyjemy również takiej cielistej kontrówki na linię wodną. To jest bardzo fajne, na przykład jeśli już jesteśmy zmęczone, to oko faktycznie jest zmęczone, bo to odświeży nasze spojrzenie i też wygasi linię wodną, która na przykład może być troszkę zaczerwieniona od tego zmęczenia i też optycznie powiększy oko. Więc użyjemy cielistą kontrówkę, użyjemy cienie w takich klasycznych kolorach. Klasycznych, ale bardzo lubię. Ja myślę, że każda z nas powinna takie kolory lubić i absolutnie szarości. No i rzęsy wytuszujemy. Tutaj rzęs nie doklejamy w tym makijażu, ponieważ też ten makijaż musi być w miarę naturalny. Nie możemy tutaj zrobić wachlarza rzęs, bo będzie to po prostu źle wyglądało. Ty też masz swoje bardzo fajne, więc tym bardziej nie trzeba. Popatrz do góry. Dobrze, oko zmatowię takim jasnym cieniem. Zamknij, położę go na całej górnej powiece oraz w kąciku wewnętrznym. A powiedz mi, bo jak już Ciebie tutaj mam, to też Cię tak podpytam, jakie są na przykład wymogi albo czego nie można mieć, jak chce się pracować jako stewardesa?
Bo na pewno są jakieś takie... Jest dosyć dużo takich wymogów. Mm-hmm. Na pewno trzeba mieć odpowiedni wzrost. I ile tego wzrostu musi być minimum? Pamiętasz? Wiesz co, to musi być taki wzrost, żeby być w stanie dosięgnąć do schowków ze sprzętem awaryjnym. Aha, okej, okay, dobra. Więc w niektórych liniach jest to mierzone podczas rekrutacji. Mm-hmm. Tam jest taka miarka i trzeba do niej dosięgnąć. Trzeba umieć pływać. Na pewno. Dobrze, na razie myślę, że zdaję test. Nie można mieć tatuaży. Przegrywam test. Znaczy można mieć, ale nie w widocznych miejscach, więc nie wiem, gdzie masz tatuaże. Są długie koszule, tak? Są długie koszule, ale nie można mieć na nadgarstkach na przykład. No to... Oba. A jeśli na przykład bym to jakoś zakryła? Podkładem? Wiesz co, myślę, że mogłoby się udać. To znaczy, nie wiem jak nadgarstki, ale na pewno na nogach. Jeśli miałabyś tatuaż, to możesz go zakryć makijażem, który... No, później tak masz atora i stopy, albo możesz latać też w spodniach, więc nie ma z tym problemu. A. Także ręce trochę gorzej, szyja, nie można mieć tatuaży. Na przykład na karku, bo to też okay. jest takie miejsce popularne, nie? Okej. Okay. Teraz tylko tak powiem, że tym z kolei chłodniejszym brązem, dość jasnym kolorze, wymodeluję ci lekko oko. Do góry popatrz. Dobra, opowiadaj dalej. Mnie to bardzo zainteresuje. Nie, żebym chciała zostać, bo pewnie jestem za stara. A właśnie, a wiek jakiś jest? Jak się... Nie, wieku nie ma. A. A. Nie słyszałam, żeby były jakieś ograniczenia wiekowe. Mm-hmm. Może do arabskich linii są, ale, mm-hmm. ale w Europie to raczej nie ma. A. Czego jeszcze nie można? Czego jeszcze nie można? Mm-hmm. Bo chyba łatwiej jest powiedzieć, co trzeba, wiesz? Okay. Na pewno atutem są języki obce. Mm-hmm. Język angielski to jest w ogóle podstawowy no tak. język lotniczy i trzeba go znać. Mm-hmm. Ale też fajnie, jak ktoś zna na przykład koreański, japoński. Teraz jest bardzo modne, tak? Tak, bo latamy w te strony. Więc... Okej, okay, czyli to bardziej zależy od tego, gdzie lecisz częściej niż faktycznie, że jest to język, który ogólnie jest bardzo popularny, tak? No po prostu niektóre linie mają, wiesz, jakieś kierunki, które... które najczęściej obierają. Cierpliwym trzeba być bardzo. Takim, wiesz, wyrozumiałym, empatycznym. Empatia w ogóle w tej pracy. A była jakaś taka sytuacja, że ktoś z ekipy na przykład komuś nerwy puściły? W sensie z załogi? Z załogi, no. Chyba nie widziałam, nie byłam świadkiem takiej sytuacji, żeby komuś puściły nerwy. Wydaje mi się, że jednak na rekrutacji już te nasze charaktery są weryfikowane, bo my przychodzimy dosyć taką złożoną tą rekrutację, gdzie wiesz, sprawdzają nas od A do Z i nawet mamy takie scenki, które wygrywamy, właśnie jakieś sytuacje z pasażerami, że wiesz, że później w pracy i jeszcze po tym szkoleniu, szkolenie trwa 5 tygodni. A, to długo. Oko już jest wymodelowane, są na razie, królują maty w tym makijażu. Wymodelowałam ci zarówno dół, jak i górę, ale to, co jest ważne, to aby ten dół z górą się połączyły, czyli fajnie jest delikatnie wyciągnąć, zobacz do lusterka, bo widzisz, wyciągnąć sobie na zewnątrz, żeby ta góra z dołem była połączona, żeby to było spójne, żeby nie było żadnych luk pomiędzy. I to, co jest również istotne, to rozcieranie granic. Ja zawsze mówię, że po każdym nałożeniu cienia fajnie rozetrzeć czystym pędzelkiem granice między cieniem a skórą. Wtedy to bardzo ładnie przenika w skórę i wygląda to zdecydowanie lżej i bardziej naturalnie. Teraz ci wytuszuję rzęski. Tak, damy więcej może tego tuszu, żeby te rzęsy nam podkreśliły oczko. A w międzyczasie, jak cię będę tuszowała, to zadam ci jeszcze jedno pytanie, bo jestem bardzo ciekawa, gdzie najbardziej lubisz latać? Masz takie miejsce? Mam. Najbardziej lubię latać do Singapuru. A dlaczego? Że to jest miasto przyszłości, wygląda jak z innej planety, z pełną zieleni. Ja nigdy nie byłam. Nie byłaś, nie musisz się wybrać, bo naprawdę... Więc dlatego mnie zaskoczyło, bo myślałam, że powiesz, nie wiem, Stany, żeby LA, Miami, też, Nowy Jork. Super, wiesz, mam też swoją taką rutynę w każdym mieście. Jestem w LA, to uwielbiam jeździć na rowerze przy Venice Beach. Super, ale no tak, Korea na przykład, no bo maseczki, bo pielęgnacja. Ja kocham koreańskie kosmetyki. Tak, więc ten. A byłaś w Seulu? Nie, nie byłam. Słuchaj, ja tyle pracuję, że prawie nigdzie nie jeżdżę, nie latam. Musisz, wiesz, na rok zostać stewardessą, polatać trochę. I wrócić z powrotem. Tak, akurat będziesz mogła się obkupić w kosmetyki. Tak.
A drugi na przykład pod względem ulubionych jakichś takich miejsc? Niedawno pierwszy raz byłam na Sri Lance i strasznie chcę tam wrócić, bo miałam dosyć mało czasu na to, żeby tam zobaczyć cokolwiek. Ale poznałam wspaniałych ludzi, tam naprawdę ludzie są tacy gościnni. Porównałabym ich do Polaków pod względem takiej właśnie, wiesz, że zawsze jak masz gościa, to po prostu w Polsce jest to tak jakby gość to Bóg w domu. No tak, tak, mówi, tak, tak, że tak, że no są bardzo gościnni. No to tam też gościnni. To czuć, że po prostu są bardzo przyjaźnie nastawieni. Wiesz co, tak się teraz zastanawiam, może ja w tym momencie, jeszcze nie robię ci ust, ale nie wiem, czy to nie będzie fajniejsze, jeśli poproszę zaraz Postka, żeby uczesał cię tak, jak możesz się czesać do pracy, a później taki akcent na usta jeszcze wrzucimy i jeszcze coś przygotowałam. Okej. Okay. Postuś, zapraszam. No hej. No hej. Dobra, zrobimy ci teraz fryzurę taką mniej więcej jak masz do pracy. Tylko, że ja do końca nie wiem, jaką masz do pracy, to poproszę cię, żebyś zrobiła sobie kucyczka. Bo co zazwyczaj robisz, jak idziesz, jak ten, zakładasz, że tak powiem, mundur służbowy? Wiesz co, mam taki jeden patent na koka, w sensie no. Robię koka zawsze, ale teraz chciałam włosy, więc w sumie fajnie, że będziesz ty mnie czesał, bo się przynajmniej dowiem. Okej, okay, ja zazwyczaj... Co mogę zrobić? Ja zazwyczaj właśnie, jak widzę stewardessy, też mi się kojarzą z kokiem. Tak, no bo to jest najbezpieczniejsza fryzura, najdłużej się potrafi ta fryzura utrzymać. Nic ci się nie dzieje, musisz być na pewno gładko uczesany i jak masz już takiej długości włosy, to muszą one być spięte. Nie można mieć takiego. Spinamy. Ja sobie zczeszę tylko do tyłu. Lubisz się z przedziałkiem czy bez przedziałka? I tak, ale akurat do pracy bez, bo jakoś mam wrażenie, że... Przecież idziesz do pracy. To bez. Słuchaj, sprawdziliśmy. Twoja fryzura daje radę w tej długości włosów. Cieszę się. Muszę mieć. Obróć się proszę na prawo, na lewo, do przodu i ten. Okej, okay. Możesz iść do roboty. Dzięki. Zabawiam jeszcze pieczonkę, żeby dokończyła. Nie, jeszcze nie możesz iść do pracy. Jeszcze? Ja ciebie teraz na chwilkę porywam i zaraz się widzimy. Cześć. Porywajcie się. No dobrze, teraz jest taki look, który towarzyszy ci na co dzień w pracy. Dość szybki, łatwy, ogólnie bezpieczny, tylko tutaj jest mocny akcent na usta, który zaraz zmyjemy, ponieważ przejdziemy do makijażu, który wykonam ci już po swojemu. Czyli będzie on bardziej wieczorowy, będzie to smoky, będzie to glow, będą to rzęsy, czyli coś, co najbardziej kochamy. Ale najpierw cię poproszę o zmycie ust. No nie było to proste, żeby zmyć, jeszcze trochę zafarbowany, nie? Czekaj, uwolnię cię może od apaszki, ponieważ za niedługo inny rekwizyt tutaj będzie bardzo istotny, a ten nam niepotrzebny. O, to od razu taka, wiesz, ulga. Tak, to, wiem. To jest to uczucie, kiedy wracam do domu z pracy i po prostu ściągam. I wiesz, że masz wolne. I to jest taka wolność. Dobrze. Więc my teraz wchodzimy w klimat bardziej wieczorowy, imprezowy. Ale elegancki. Zaczynamy od konturówki na linii wodnej. Ona będzie tym razem nie czarna, ani nie cielista, tylko taka brązowa. Lubisz mieć takie właśnie przydymione oko, takie ciemniejsze? Lubię i właśnie takie kolory na ustach jaśniejsze później, wiesz, to tak, tym razem oko. Tak, tym razem usta będą jaśniejsze. Zdecydowanie. Czyli odwrotność tego, co w pracy. Tak, odwrotność. Ale to jest fajnie, bo to jest taki kontrast, nie? Tak. Tego, co jest w pracy i co poza. Popatrz do góry. Ja to powtarzam zawsze i będę powtarzała pewnie za każdym razem, jak używam ciemniejszej konturówki. Żeby nie pomniejszyć oka, dobrze jest rozetrzeć to oko cieniami ciemniejszymi. Żeby jednak ta linia wodna zgubiła się trochę z tym cieniem. Wtedy optycznie oko powiększymy. Zważaj, robisz to?
Właśnie nie wiem. To zaraz zobaczysz, o co mi chodzi. Tak. Ale zaczniemy od wyświecania. Ja powiedziałam, że tutaj ten drugi makijaż będzie bardziej mój, ja kocham glow, więc wyświecimy najpierw powiekę. I myślę, że to zrobię takim miedzianym kolorem. Jeśli na przykład chcesz mocniejszy kolor na powiece mieć, na przykład taki świecący, to zawsze możesz to zrobić, słuchaj, palcem. To nie musi być wcale pędzelek, ponieważ wtedy pigment dużo lepiej się przyklei. Jest bardziej intensywny. Teraz wezmę ciemniejszy kolor cienia. Może jeszcze wrócimy do tej paletki, którą używałyśmy za pierwszym razem. Będziemy sobie tutaj łączyły obie. Użyjemy takiego ciemniejszego brązu. I nim sobie porozcieramy właśnie ten dół i powiększymy optycznie oko. I przy okazji do góry popatrz, przydymimy i będzie bardziej wieczorowo. I teraz może też powiem, dlaczego zaczynam malować oko od dolnej powieki. Nie wiem, czy Cię to zastanowiło, czy nie, ale ja tak zawsze zaczynam. Dlatego, że kontynuując na zewnątrz dolną powiekę, patrz na wprost do kamery, albo możesz patrzeć do lusterka, żebyś też przy okazji to zobaczyła. Wyciągając na zewnątrz, bardzo fajnie wyznaczamy już tą granicę, zobacz do lusterka, do której musisz zejść z górą, żeby nam oko nie opadło, tylko żeby ono było faktycznie uniesione i żeby to był kształt takiego kociego oka. To jest niby nic, ale bardzo często jest to, jest to bardzo pomocne. Tak. No, bo tak ciężko, wiesz, wyznaczyć sobie, żeby to... Bo często za nisko schodzimy z tym modelowaniem góry i to oko nam trochę spada. A tutaj jak kontynuujemy ten dół na zewnątrz, to wtedy automatycznie oko nam się troszeczkę unosi do góry. I super. Takie proste, a jednak, wiesz, pomocne nieraz. Górę. Jak umalować górę? Jak to połączyć, żeby to dobrze wyglądało i jak wysoko malować tą górę. Popatrz do lusterka. Widzisz, jak nam się już tutaj fajnie wyrysowało? I teraz tak, takim dla mnie najwyższym momentem, jeśli chodzi o tą podstawę, czyli najciemniejszy cień, jest załamanie powieki. Więc nakładamy ten cień wzdłuż załamania i wyciągamy do tego dołu. I robi nam się, zobacz, kocie oko. I starajmy się nie wychodzić powyżej, ponieważ wtedy często jak rozcieramy, to robi nam się brudno pod sam łuk brwiowy i to wtedy nie wygląda estetycznie. To dla mnie jest taki najwyższy moment, który zawsze kontroluję. Jeśli widzę, że jest jeszcze za mało, to dodaję, ale najczęściej wystarczy. I na przykład wtedy sobie uzupełniamy całą tą część, która jest, zamknij oczko, która jest jeszcze pusta i wymaga wypełnienia ciemniejszym cieniem. I oczywiście rozcieramy granice. To jest ważne, żeby to... W tym przypadku do ciemnych cieni bardzo lubię taką gąbeczkę małą, ponieważ ona bardzo fajnie ściąga z granicy, a nie rozciąga tego dalej, czyli nie robi plam. Teraz, aby to było bardziej spójne, ja jeszcze użyję teraz takiego jaśniejszego koloru, którym sobie wymodeluję jeszcze górę i dół. Czyli zejdę na dole niżej troszkę i połączę to z kącikiem wewnętrznym i wzdłuż załamania górnej powieki i na zewnątrz. Tak to przydymi jeszcze. No dobrze, dla mnie makijaż wieczorowy bez rzęs nie istnieje.
Zgadzam się, 100%. Więc teraz przejdziemy do doklejania kępek. Myślę, że dokleję ci tutaj trzy długości. Będą to L-ki, M-ki, S-ki, czyli od najkrótszych. I to, co jest ważne, będziemy je stopniować, dlatego są trzy długości. Ponieważ nigdy nie doklejamy jednej, bo to nie wygląda dobrze. Zawsze tak jak rosną naturalne rzęsy, czyli od najdłuższych do najkrótszych. I to, co fajnie wygląda, to i na przykład jeśli chcecie mieć taki efekt dość lekkiego oka z długimi rzęsami, to możemy zrobić tak, że dokleimy dłuższe, a pomiędzy wkleimy krótsze. Przez co przy linii oka robi się ciemniej, a końcówki są delikatniejsze, przez co wygląda to lżej. Najbardziej, może nie tyle naturalny, ale jest to efekt, który sama sobie tworzę. Czyli jeśli chcę kocie oko, to sobie dodaję dłuższe na końcach, krótsze na środku. Jeśli chcę robić otwarte bardziej oko, to sobie wydłużam na środku właśnie, żeby to oko otworzyć i tak dalej, i tak dalej. Więc z nimi sobie modeluję tak naprawdę każde oko na swój sposób. Dobrze, rzęsy mam doklejone. Teraz bardzo ważnym elementem jest zatuszowanie tego klejenia, żeby nie było widać, więc zrobimy taką delikatną kreskę wzdłuż linii rzęs, ale to, co też zrobimy, i to bardzo fajnie, słuchajcie, wydłuża nam linię oka, omalujemy kącik wewnętrzny. Delikatną linię zrobimy, więc to jeszcze nam wydłuży bardziej i dopracuje. Zamknij. Tutaj, żeby nie naruszyć rzęs, starajmy się nie trzeć, tylko ubijać ten cień. I teraz wytuszujemy rzęsy na górze i na dole, czyli te doklejane, żeby były troszeczkę bardziej wyraźne jeszcze. Jeszcze tuszujemy. Tak, wow. Można, ale nie trzeba. To jest tylko i wyłącznie zależne od tego, co lubimy, czego nie lubimy, czy na przykład oko jest już na tyle wyraźne, że nie chcemy tego jeszcze bardziej potęgować, czy faktycznie chcemy, żeby te rzęsy jeszcze nam wyszły. Ja tutaj delikatnie, ale same końcówki podtuszuję, no i oczywiście dół wzmocnię, żeby to wszystko razem współgrało. Dobra, ja teraz jeszcze sobie delikatnie podciągnę i to można zawsze zrobić, jeśli chcemy jeszcze optycznie oko jakby powiększyć, tym jaśniejszym cieniem dół, tak żeby wyjść poniżej wytuszowanych rzęs. Popatrz do góry, wtedy oko nam się optycznie powiększy i to będzie porozcierane. Nie zamykamy w ten sposób oka, tylko je otwieramy. Mega mi się podoba. Bardzo się cieszę, a to jeszcze nie koniec. Słuchaj, teraz będziemy rozświetlać. Właśnie czekam na ten glow. Tak, glow. Ja sobie tylko szybciutko oczyszczę. Pokaż mi do góry, popatrz, pod okiem. I wyświecamy. Wyświecę skórę sprayem. Nie wiem, czy sobie wyświecałaś kiedyś sprayem. No nie. I słuchaj, ja do tego będę miała jeszcze taki wachlarzyk, żeby sobie zasłonić pewne partie, które nie chcę wyświecić. Powiem ci, że tak. To jest nowość totalna dla mnie. Pierwszy raz takie coś widzę, już się boję trochę. Co to będzie? Pięknie to pachnie i to, co jest fajne, słuchajcie, to jest produkt, który jest suchy, czyli nie musimy się obawiać, że naruszymy makijaż. On nie jest tłusty, on nie jest mokry, on jest suchy. Przechodzimy do ust. Ja najpierw obrysuję je konturówką, a później wypełnię szminką. I będą to bardziej takie, widzisz, brązo-nudy niż różowe, żeby pasował do oka. To, o czym warto pamiętać, to często jak zrobimy mocniejsze oko, to tracimy kontury. Więc dodamy trochę bronzera jeszcze. Serio taki? Tak, bo jak jest delikatny makijaż, to modelowanie widać. Ale im mocniejszy makijaż, na przykład oka czy ust, tym mniej widoczne. Dlatego my sobie troszeczkę dodamy jeszcze bronzera. Dobrze, to ja zwalniam teraz miejsce postusiowi. Okej. Pieczona cię ładnie pomalowała. Okej, a ja muszę coś wymyśleć z tego, co masz na głowie. Zobaczymy, co się odcisnęło z tego warkoczyka. No właśnie, może już mam loki, słuchaj. No właśnie, może nie będę musiał czesać. Na przykład nie swoje. Mam teraz taką oto lokówkę. I poskręcam ci trochę te włosy.
Super. Ja powiedziałam, że tutaj będzie jeszcze jeden bardzo ważny rekwizyt. Jest nasza Miss Polski również. Dobra. Proszę. Uwaga, ubieram. Sypnia władzy. O matko, tak, to ona, najpiękniejsza. Czekaj, mamy jeszcze szarf. I tak to jest. Drugi look. Ale fajnie, jak mi się podoba. Jesteś piękna. Ty też.